Godzina 6 rano, Fundacja Soul in Sky. Mam nadzieję, że to jest kolejny piękny dzień w waszym życiu, a jeśli nie, to po wysłuchaniu tego mam nadzieję, że będzie. A dzisiaj moim gościem jest Krzychu Dziękowski. Cześć Krzysiu. Cześć, cześć Krzysiu. Jezuita, siódmy rok w zakonie, tak? Tak, dokładnie. Jesteś dyrektorem Szkoły Kontaktów z Bogiem? Czy... Można tak powiedzieć. Brzmi zarządzasz. To szumnie, ale wtedy głównie jestem dyrektorem samego siebie i sobą zarządzam. Panujesz nad sobą. No i pierwsza rzecz, o którą chciałem cię zapytać, na pewno usłyszymy dzisiaj twoją historię w jakiejś formie, ale pierwsza rzecz, o którą chciałem cię zapytać, która jest powodowana moimi przemyśleniami dzisiaj na mszy świętej, no bo jest niedziela, nagrywamy to w niedzielę. Szkoła kontaktu z Bogiem. Czy kontaktu z Bogiem można się nauczyć? Bardziej bym powiedział, tak, ale ja jestem zwolennikiem mówienia, żeby bardziej odkryć. Mhm. Odkryć to, że Bóg już pierwszy do mnie mówi. Zanim zacznę go szukać, zanim zacznę się modlić, to zauważyć, przyjąć to, że on pierwszy wychodzi z tą inicjatywą kontaktu. Przez mnóstwo rzeczy, przez dar życia, dar stworzenia, objawia się nam w Jezusie. On wychodzi z tym kontaktem. I to, co ja mogę zrobić, to zauważyć Jego inicjatywę i ją przyjąć. Nie? To jest coś bardzo fundamentalnego. Myślę, że dużo cierpienia w modlitwie bierze się z tego, że ja chcę sam szukać Boga. Jakby doskoczyć do Niego, nie uznając tego, że w ogóle mój kontakt z Nim, moja modlitwa jest możliwa, bo On to zaczyna, On jest pierwszy. No właśnie pytam o to, bo w katechizmie Kościoła katolickiego, który tutaj obok leży, tam jest napisane, że modlitwa to dar Boga dla człowieka. Amen. I to jest coś, co perspektywę zupełnie zmienia. I wielu z nas, myślę, potrzebuje takiej perspektywy, że to jest od Boga, a nie, że my się wysilamy, żeby dać coś Bogu. To Bóg nam to najpierw dał i my z tego korzystamy. I dlaczego o to pytam? Dlatego, że są takie rzeczywistości w Kościele, właśnie jakieś warsztaty, na przykład prorokowania, modlitwy o uzdrowienie. I są takie zarzuty, że zaraz, przecież tego się nie da nauczyć. Ale to właśnie dla mnie to działa na tym samym poziomie. W sensie twoje wyjaśnienie odnosi się również do tego, że to nie jest tak, że się uczy tam kogoś uzdrawiać w imię Jezusa albo uczy się prorokować. Nie. Pomaga się odkryć to, co już Bóg dał, zobaczyć, czy to jest, czy tego nie ma. A jeżeli jest, to wzrastać w tym. Dlatego, że no, ten dar jest dany, ale my potrzebujemy w tym wzrastać, uczyć się też od innych. I po to mamy Kościół przecież, nie? 2000 lat możemy czerpać, możemy się uczyć i wzrastać w tym, co zostało dane. Nawet już sam fakt, że ja się zainspiruję od innych, że dowiem się, że Bóg może mówić w taki i w taki sposób, to już mnie jakoś ukierunkowuje. Ale to, co robimy na rekolekcjach, to przede wszystkim ten młody człowiek, on się przysposabia, przygotowuje do tego, żeby przyjąć Boże objawienie. Jakby ja nie jestem w stanie czegoś wymusić, ale mogę być gotowy, uważny, wiedzieć mniej więcej, w jakim kierunku się ustawić, wyciszyć się, wejść w milczenie, próbować słowa, czytać, otwierać się. Nie? Ale to jest bardziej przygotowywanie się na to, że Bóg coś da, niż... Ale oczywiście też jest przestrzeń na uczenie się kontaktu ze sobą. Mhm. To też mówią święci, że poznaj siebie, a poznasz Boga. I tego możemy się uczyć. Ja będę wchodził w kontakt ze swoją uczuciowością, ze swoimi zmysłami i stopniowo mogę być coraz głębiej w sobie, aż w sercu tym ewangelicznym, biblijnym i tam odkrywać Boga, który mówi. Na wiele sposobów, na wielu płaszczyznach. I do czego to prowadzi? Że odkryję samego siebie, poznam siebie. Do czego to prowadzi w codzienności? Taka najczęstsza rzecz, która się przewija na rekolekcjach, ale myślę, że po prostu w naszym życiu z Bogiem, to odkrycie tego, kim jestem. My często w życiu szukamy tego, co mam robić, jakie jest moje powołanie, co mam robić, jakie są moje zadania. Na bazie działań się samo określamy, identyfikujemy, budujemy wartość, a w Bogu ja odkrywam przede wszystkim, kim jestem, jakim spojrzeniem On mnie obdarowuje, jakie spojrzenie Jego na mnie spoczywa, co to spojrzenie mówi o mnie, nie o moim sercu, o tym, kim jestem. To jest najważniejsze i to też osobiście mocno odkrywam, że ja mam tendencję do tego, żeby się rzucać na robotę, żeby się przez pracę definiować, i się co jakiś czas na tym wykładam i Bóg wtedy
no, przywraca mi fundament. I mówi, Krzyśku, ale kim jesteś, nie? Kim jesteś? Kim jestem dla ciebie? Wróć do początku. Nie? Wróć do źródła. To jest proste, co mówisz. To naprawdę jest tak proste? Tak, to jest proste, ale dlatego to jest trudne. Proste, ale trudne. No, nieraz jestem właśnie zaskakiwany. I ludzie też się dziwią, nie? Że tam kombinują tu pod górę, a się okazuje, że w którymś momencie po prostu ktoś wyleje swoje serce przed Bogiem, jakby pozwoli sobie wyjść z tego poziomu poprawności, że ja powinienem, i po prostu wyleje swój żal, który tam się czaił, nawet ten młody człowiek o tym nie wiedział. I nagle się okazuje, że ktoś doświadcza przyjęcia z tym i jakaś nowa perspektywa się pojawia i poznaje Boga, który jest Ojcem. I tak po prostu, bo stanął w miejscu prawdy o sobie. Tylko tam jest możliwe spotkanie z Bogiem. Trochę nas tego uczy wychowanie religijne, generalnie religijność, bycia jakiejś poprawności, żeby spełniać określone kryteria i myślimy, że jak je spełnię, no to wtedy Bóg będzie zadowolony. Tak. Ale wtedy często nie staję przed Bogiem z tym moim kruchym, połamanym, poturbowanym serduszkiem, tylko z jakiegoś przedstawiciela swojego mam przed Bogiem, takiego, taki profil na Instagramie fajny, nie? Żeby Bogu pokazać, fake, że jestem fajny, Panie, kochaj mnie. A On zna nas. On zna. Zna nasze serca. Jest takie, w wielu miejscach w Słowie jest, że mamy szukać Boga z całego serca. Z całego serca. I perfekcjonista może tam odkryć coś takiego, kurka, to jak ja się muszę wysilić, żeby z całego serca szukać Boga. A ja odkrywam, że to całe serce, tak, jest tam pewien wysiłek, ale przede wszystkim chodzi o to, żebym ja całym sercem i tą częścią chorą, tą, której nie akceptuję, tej, której się wstydzę, żebym całe serce przedstawiał Bogu i całym sercem szukał, a On wtedy sprawi, że Go znajdę, nie? On mnie znajdzie w tym moim. No. I odzyska te kawałki mojego serducha. Jak na przykład Jezus Zacheusza zauważył na drzewie, później poszedł do domu i na końcu wygłosił taką mowę, że Syn Człowieczy przyszedł, żeby odszukać i ocalić to, co zginęło. Odszukać, ocalić, zbawić. Tak samo On chce odszukiwać, ocalać każdy kawałek naszego serca. A ta poprawność zabija w nas w to. Nie? Poprawność nie pozwala na kontakt, na uzdrowienie. Tak. Więc Pan Bóg pragnie od nas autentyczności i tylko nie noszenia masek. A wszystko inne jest później dalej, nie? Konsekwencją. Jak ja w tej kruchości wpuszczę Boga w moją kruchość, no to On wtedy może mnie posłać. I z dziecka, z syna stopniowo prowadzić do uczniostwa. Ale też będąc uczniem, ja też to uwidzę u siebie, że jak jestem na drodze uczniostwa w zakonie, to już zapominam o tym, o synostwie, o tym, że jestem dzieckiem, nie pozwalam sobie na to. Już mam wymagania, są coraz surowsze, bo jak jestem w zakonie, to powinienem być jeszcze lepszy, jeszcze mniejsza tolerancja jest dla upadków. Ale w tych upadkach Bóg mi znów pokazuje, Krzychu, jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem. Nie? W miejscu słabości on najpierw chce mi ze mną współodczuwać i być po prostu przy mnie. Przypominać o tej podstawowej relacji. I wtedy znów mnie zaprasza. Idziemy, nie? Drogą uczniostwa. To jakby jedno z drugim się nie kłóci, nie wyklucza. A jak to było z tobą, z tym wpuszczeniem w kruchość? Bo tego nie powiedziałem, to teraz to powiem. Skończyłeś też Politechnikę. Tak. Mechatronikę, tak? Mechatronikę i później na magisterskich inżynierię biomedyczną. Tak. I co tam się działo wtedy? 7 lat, z tego co mi mówiłeś, Politechnika. I co później? Co później? To powiem, co było w trakcie. Nie? No. Politechnika była takim owocem szukania bezpieczeństwa, szukania też takiej poprawności. Ja byłem człowiekiem, który chciał zasłużyć i chciał życia bezpiecznego, nie wychylać się. Czyli mieć dobre oceny, być fajnym w środowisku tutaj. Jak mieszkałem w akademiku z kumplami, no to jak oni palili, to ja paliłem, nie? Jak oni pili, to ja. Być z dziewczyną, to być tak, jak dziewczyna oczekuje. Przed rodzicami też być taki w miarę poukładany, nie? Dużo, dużo twarzy na różne okazje. Ale to przez to nie wiedziałem, kim jestem do końca. I te studia wybrałem tak, no bo miała być po tym dobra praca, a mi w miarę lekko, bezproblemowo przychodziła fizyka, matematyka. Ale na studiach doświadczyłem takiego kryzysu wiary. W ogóle te studia były takim trochę pchaniem wózeczka z kamieniami pod górę.
ciężko mi to szło, ale na studiach doświadczyłem kryzysu, bo związałem się w którymś momencie z dziewczyną, która była ze wspaniałą dziewczyną, którą mogę teraz pozdrowić, jeżeli ogląda, która była niewierząca. Ja taki katolik właśnie od dziecka, z urodzenia, z małej wioski, brat mojego taty jest księdzem, więc dla mnie moi bracia ministranci. To było oczywiste, że wierzę, że chodzę do kościoła, po prostu nie ma innej opcji. Ale też rodzice przekazali mi wiarę, tylko gdzieś tam przestałem ją później rozwijać, jak przyszła odpowiedzialność moja. I w kontakcie z tą dziewczyną jeszcze byłem trochę zbuntowany z pewnych powodów na wiarę przez chwileczkę. To rozleciał się mój, że tak powiem, konstrukt praktyk religijnych. Ja przy niej nie byłem w stanie obronić tego, że dlaczego wstrzemięźliwość seksualna, dlaczego to, dlaczego tamto. A ona była mądra i jakby potrafiła uargumentować wszystko. I się okazało, że moja relacja z Bogiem sprowadza się do spełniania przykazań. Dobrze. I takiej nadziei, że po śmierci będzie niebo. Nie? A tam nie byłem w stanie jej przekazać czegoś, czego nie miałem. I to był kryzys, coś tam tąpnęło, ale zacząłem szukać. Mówię, kim jesteś, Boże? Mówię, musi być coś więcej niż moje niejedzenie kiełbasy w piątek, chodzenie na msze w niedzielę i bycie poprawnym i spowiadanie się tak raz na 2 miesiące, żeby po śmierci pójść do nieba. I to taki był paradoks, nie? Bo żyłem w grzechu, mieszkałem z nią razem, ale we mnie się rodziła jakby tęsknota, poszukiwanie, kim jest Bóg. Mówię, musi być coś więcej. I kiedyś usłyszałem od jednego księdza, że doświadczenie Boga jest możliwe. Że, bo tak to wszystko było taką moją inicjatywą, tym moim doskakiwaniem. Mhm. Że doświadczenie Boga nie jest tylko dla mistyków, nie jest tylko dla świętych, ale to jest normalne powołanie każdego chrześcijanina. I mnie to jakoś zapaliło, że chciałem tego i szukałem. Nie? Jakoś tam po omacku. I no, trwał ten związek trochę. To był też taki moment, który doprowadził mnie do prawdy, bo wcześniej się modliłem z lęku bardziej przed karą albo z powinnością, albo bezrefleksyjnie, nie myślałem o tym. A tutaj zacząłem się modlić, właśnie klękałem przy tym naszym łóżku grzesznym, nie? Ale modliłem się z takiej bezradności. Boże, bo ja nie chcę zawieść jej, nie chcę... Moi rodzice też no, krzywo patrzyli siłą rzeczy na to, że mieszkam z dziewczyną bez ślubu. Nie chcę zawieść też rodziców, nie chcę zawieść ciebie, nie potrafię tego poskładać. I stanąłem w miejscu bezradności. Modliłem się z takiej bezradności, ale to było w duchu i prawdzie. Tak, pierwszy raz tak bardziej. Nie bo powinienem, ale bo nie wiem co dalej, bo nie wiem jak, bo mnie to rozrywa na kawałki. I powoli, jeśli, no rozstaliśmy się stopniowo, jak ten związek wygasał, to we mnie narastał głód poznania Go. Głód poznania Boga. I jak trafiłem do duszpasterstwa akademickiego, będąc jeszcze na tych studiach, po roku takiego szukania po omacku, w duszpasterstwie dostałem jakby wyposażenie. Miałem się od kogo uczyć? Od wspólnoty. Pierwszy raz po 20 paru latach kupiłem sobie sam Pismo Święte, zacząłem je czytać tak po prostu. Nie? A miałem się za przykładnego katolika. No tak. No, ale z wiarą, no bo coś się takiego działo. Doświadczałem modlitwy i zacząłem inaczej patrzeć na Kościół. Bóg był coraz mniej abstrakcyjnym po prostu Bogiem. Wcześniej dużo dyskutowałem z kumplami o Kościele, o prawicowości. Mhm. Ścierałem się w dyskusjach Byłeś politycznych. Byłeś prawicowcem? Tak. Tak, konkretnie. Ale co za tym kłóceniem się o Kościół i Boga, tam nie było twarzy Jezusa za bardzo. Ideologię. Tak. I stopniowo zacząłem wchodzić na drogę takiej osobistej relacji. I pojawiły się pierwsze doświadczenia. Takie doświadczenie, że no, że jestem synem po prostu. Jak wcześniej miałem bezpieczeństwo, opierałem na tym, że będę poprawny, że będę taki, jak inni chcą, żebym był, tak stopniowo, też w tej wspólnocie dostawałem taką w ogóle przestrzeń, że wchodzę, aż było dziwnie, bo czuję, że ludzie są od razu życzliwi, nikt nie ocenia, wietrzyłem podstęp, coś tu jest nie halo. Ale jak zaufałem i tam pobyłem dłużej, to mówię, miałem przestrzeń, żeby odkrywać, kim jestem, bo tam nie musiałem się aż tak przebierać. Nie było tyle lęku. Zacząłem poznawać siebie. Ale przede wszystkim doświadczenie miłości, ten fundament, że Bóg mówi, Krzyśku, kocham cię, jesteś moim synem. To dawało takie bezpieczeństwo, że mogłem wrócić do akademika
i żyć swoje życie powolutku. I mieć nawet odwagę do tego, żeby zakwestionować moje studia, bo wcześniej to myślałem, no wiesz, pójdziesz na studia, no to trzeba je dokończyć, proste, nie ma innej opcji, nie? To jest, bo co inni powiedzą, bo nie, no to jest odpowiedzialne. A jak Bóg daje ci odwagę, żeby żyć swoje życie, to zaczynasz myśleć, to co z tego, że to było 5 czy 7 lat, nie? Moje życie to coś więcej. No i tam, nie wiem, mogę dalej opowiadać. No tak, no. Dalej. Co się stało, że wiesz, z takiego punktu nagle zakon. No to... Znaczy nagle, pewnie to nie było nagle. Ale jak to się stało, że ta myśl się pojawiła? To nie było nagle. Ja nigdy nie myślałem o zakonie, o byciu księdzem. Jak się nawróciłem, to wtedy miałem takie myśli, dobrze, Boże, to no pokaż mi tę kobietę. Daj mi poznać taką, z którą, która będzie mogła być moją narzeczoną. I szukałem też dziewczyny w duszpasterstwie akademickim. I nawet myślałem, że znalazłem, nie? I było fajnie. Ale widziałem, że jakby im bliżej poznawałem siebie, im byłem bliżej swojego serducha, to widziałem, jak mocno mnie ciągnie do ogółu wspólnoty, jak mnie ciągnie do ewangelizacji, do bycia w kościele, że tą tę swoją dziewczynę chciałem wciągać do wspólnoty, nie? To ona też... Widziałem, że jakby rozdzieram swoje serce i sobie zacząłem zadawać pytania, nie? Czy koniecznie ja muszę to serce tak rozdzielać? Że może pierwszy raz w życiu dopuściłem taką myśl o bezżeństwie, że mówię, może to pragnienie jest na tyle intensywne, że ja potrzebuję życia w bezżeństwie, żeby je realizować. Zacząłem się zastanawiać, jak, w jaki sposób. Już samo dopuszczenie tej myśli to było wyjście z takiej powinności, że normalną drogą masz 26 lat, powinieneś być narzeczoną i tak dalej. I tu tak zupełnie jakbym znalazł coś swojego. I co? I początkowo myślałem, no byłem przez miesiąc na misjach w Afryce, ja mógłbym być świeckim misjonarzem. Patrzyłem tutaj na Witka Wilka, takie szalone małżeństwo, może to też jest jakaś forma takiego zaangażowanego bycia wierzącym. Patrzyłem na Marcina Zielińskiego, na innych. Mówię, mogę być liderem świeckim, są takie coraz większe przestrzenie. Ale widziałem, jakby też znając swoje słabości, widziałem, że potrzebuję wspólnoty, że potrzebuję wspólnoty. Znałem jezuitów, przy jezuitach się nawracałem, widziałem, że ta duchowość jest moja, że odpowiada na moje te grzeszne tendencje, na taką nieumiejętność podejmowania decyzji, na moją wrażliwość. Znałem młodych jezuitów, widziałem, jak żyją, że przeprezentowali taką dla mnie no nowe, świeższe spojrzenie na wiarę. I zacząłem myśleć, no kurczę, może mógłbym być jednym z nich, nie? I wszedłem po prostu na drogę rozeznawania. Tak krok za kroczkiem. Tylko wtedy się bardzo bałem, że popełnię błąd. I też miałem taki czas, że Bóg mnie mocno prowadził przez słowo. Ja mu zadawałem pytania, a on mi na przykład pojawiały się sigla w myślach, czy na modlitwie wstawienniczej. To mówię, Boże, daj mi znak, że to jest zakon. Mówię, bo to jest zbyt poważna decyzja, żebym sam się w to pakował. Mam 26 lat, 7 lat studiów ze sobą, mam dobrą pracę, pracuję w korporacji. I co, pójdę do zakonu i mnie wyrzucą po roku albo się okaże, że to nie moje? Jesteś mi winien znak. I chodziłem na modlitwy wstawiennicze, żeby mi ktoś coś wyprorokował, nie? I jak wcześniej Bóg do mnie mówił, tak teraz cisza. Na wstawkach to no, takie doświadczenie pokoju, żeby zaufać i tak dalej, ale nic wyraźnego. I to mnie stopniowo doprowadziło, jak też podjąłem rozmowy z jezuitami, ale zacząłem rozpoznawać w tym, jak mówi Bóg. Krzyśku, jeżeli dałbym ci znak, to uczyniłbym z ciebie niewolnika. Bóg zna moje tendencje, mojego serca, że ja tu chciałem przerzucić na niego tę odpowiedzialność. I ten znak by cię zniewolił. Jeśli chcesz, pójdź za mną, ale dla mnie możesz być mężem, możesz być ojcem, możesz być inżynierem, ale jeśli chcesz, to jest też taka droga. I widzisz w swoim sercu, że cię tam ciągnie, ale to niech to będzie twoja decyzja. Nie? Jakby, też jak w relacji, piłeczka jest po mojej stronie, trzeba powiedzieć, zrobić ten chociaż mały krok. I zrobiłem mały krok, tak trochę w ciemno. I dla mnie takim momentem, ale to było ciągle takie, no próbuję, ale nie wiem. Ale moment przełomowy był dla mnie, jak byłem w takim programie przygotowawczym i na rekolekcjach w ciszy, 6 dni w milczeniu. I tam Bóg jakby uzdrawiał we mnie jego obraz, jak ja na niego patrzyłem.
bo ja bardzo się bałem błędów. Bardzo stawiałem na moją wartość na bazie bezbłędności, taki perfekcjonista. Też tam gdzieś w różnych przestrzeniach. I na medytacjach ignacjańskich, jak wyobrażałem sobie sceny z Pisma Świętego, to w różnych tam kontekstach widziałem swoje grzechy, swoje błędy, upadki. I było tak, że ja się mocno skupiałem na tym. Jezu, zobacz, nie? Znowu upadłem, jaki ja jestem. A Jezus jakby tego nie zauważał. Mówił, no okej, Krzychu, widzę. No, ale chodź, wstań, idziemy dalej, nie? Przecież droga przed tobą. I znów kolejny upadek. Ja znowu taki zafiksowany na tym upadku. A dobrze, no widzę, że boli, wiem. Ale chodź, idziemy, życie przed tobą. I po tych rekolekcjach mówię, kurczę, przecież ty jesteś Bogiem. Jeżeli ja podejmuję teraz decyzję o zakonie i czuję, że ty mnie prowadzisz, no to ty tam będziesz ze mną. Jeżeli się okaże po pół roku czy po roku, że mnie wyrzucą, to ty w tym będziesz ze mną. Ja podejmuję decyzję z tobą, popełniam błędy z tobą i się wszystko przewartościowało. Zobaczyłem, że ważniejsze jest to, żebym ja w to wszedł z nim, niż żeby to było idealne. I to gdzieś się przewija na drodze mojej z Bogiem, nie? Że nie doskonałość, ale miłość. Nie wiem, czy to jest... Jak najbardziej. Tak, ale to było tak uwalniające. Ja fizycznie odczułem, jakby mi ktoś zrzucił kamienie z barów, nie? Jak mogłem się wyprostować, wziąć głęboki oddech po tej modlitwie w ciszy. Oddałem to Bogu i podjąłem decyzję wtedy i przestałem szukać znaków i po 2 miesiącach przyszedł znak. Po tym, jak już podjąłeś, nie? Tak, tak. No to jest właśnie pięknie, że chyba wczoraj przeczytałem w social media taki fragment świętego Augustyna. Teraz trochę sparafrazuję pewnie, ale że Bóg wynagradza wiarę. W tym sensie, że jak mu ufasz, jak mu wierzysz i podejmujesz konkretne kroki, to potem te owoce tej wiary widzisz. Nie przed, tylko po. Tak, trzeba wejść w ciemno. No trzeba w ciemno. I to często się przewija na werandzie właśnie, że wielu ludzi mówi, że miałem coś w sercu i dopiero jak zdecydowałem się za tym pójść, a nawet to był pół krok czy krok, bo on nie pokazuje, tobie nie pokazał, za 15 lat będziesz papieżem. Czy tam za 50. Nie pokazał tego, tak? Tylko pokazał krok jeden. Stawiaj, jak chcesz. To jest piękne, myślę, że dla ludzkiego takiego myślenia samego i też takiego pobożnościowo-tradycyjnego myślenia, to co mówisz, jest trudne do przyjęcia. Że jak miłość? Przecież są przepisy. Przepisy trzeba najpierw, a nie miłość. Miłość to jest taka słodko pierdząca. Nie? Tak się mówi trochę. Tymczasem co mówi Pan Jezus? Co mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian? Miłość. Miłość. Nie, to jest tak jak mówiłeś, bardzo podstawowe, fundamentalne i tak proste, aż się wydaje za proste. Podejrzane wręcz. Podejrzane. Jak na rekolekcjach mówimy młodym. Zobacz, wyobraź sobie na przykład jakiś moment z twojego życia, gdzie byłeś zadowolony, szczęśliwy, sukces miałeś. Pomyśl, jak Bóg na ciebie patrzy. A teraz wyobraź sobie swoją największą porażkę, której nikt nie widział. I pomyśl, jak się czułeś wtedy. Wiedz, że Bóg tak samo na ciebie patrzył z taką samą miłością w tym pierwszym momencie, jak i w drugim. Nic nie możesz zrobić, żeby Bóg kochał cię mniej, żeby kochał cię bardziej. To jest tak proste, tylko że z głowy do serca... Daleka droga. Tak. I później zmiana zachowania jest następstwem przemiany wewnętrznej. Wiadomo, że potrzebne jest zmaganie, potrzebne jest zaangażowanie. No, ale ja lubię też taki obraz, jakbyśmy w sercu mieli 2 trony. Jeden tron to jest tron syna, a drugi to jest tron żebraka, tron sieroty. I ten pierwszy, ten tron sieroty, ja mogę robić bardzo dobre rzeczy, mogę robić bardzo poprawne. Dużo wysiłków. Tak, ale czuję się w tym osamotniony, wielki ciężar, osamotnienie. Nie? I na zewnątrz niby okej, moralność jest spełniona, do pewnych granic da się, ale czujesz, że to jest po prostu puste. A mogę każdą chwilę swojego życia, każdy oddech, każdą myśl albo z tego tronu podejmuję, albo z tego drugiego, z tronu syna, gdzie już wszystko mam. Gdzie ja odpowiadam z obfitości, a nie z niedostatku. No. Teraz jak powiedziałeś o tym wnętrzu, to taki obraz mi towarzyszy, że chrześcijaństwo to jest taka
Ty jesteś matematykiem, więc pewnie byś to rozrysował ładnie, ale tak, że od wewnątrz do zewnątrz idą rzeczy, nie? Nasze właśnie przemiana serca, za tym idzie przemiana czynów, ale też od zewnątrz do wewnątrz, że skoro jesteśmy już przemienieni wewnątrz, to robimy coś zewnętrznie i czasami to, co zewnętrzne, też nas prowadzi do tego, co wewnętrzne. Tak. To pewnie... No tak jak Ignacy mówił, nie, że zewnętrzne różne znaki poruszenia, zewnętrzne, one potwierdzają to, co wewnątrz się dzieje. Tak mówił? Wiesz co? Tak w wielkim skrócie. To można tak sparafrazować. No, można tak, ja tak, wiesz, sparafrazować. Skróciłem to, jeżeli tu nie jestem. Ale na pewno można powiedzieć, że przez to, czego doświadczam, to mogę wnioskować o tym, skąd pochodzi poruszenie. Tak? Mm. Że jeżeli to, co ja przeżywam jako spotkanie z Bogiem, że On mówi do mnie, jeżeli ja przeżywam jako lęk, jako zawstydzanie mnie, no to pytanie, czy to jest Bóg. Nie? Pytanie, czy to jest Bóg. To mogę wtedy rozeznawać, skąd pochodzi poruszenie. To mówisz, że Bóg nie jest sadystą? No jak... Najczęściej jak spotykam sadystycznego Boga, to jest spotkanie z samym sobą. Z samym sobą. Ale spotkanie z Bogiem zawsze wiąże się z doświadczeniem wolności i życia. Nie ma konkurencji w twoim życiu między Bogiem a życiem. Takim życiem, wiesz, takim życiem z głębi. Bóg jest życiem. Jezus mówi, że Jan 10:10 przyszedłem po to, żeby owce moje miały życie, żeby miały je w obfitości. Tam w 20 rozdziale Jana. To jest napisane po to, żebyście mieli życie w sobie, żebyście znali Chrystusa. Więc jak przychodzi, jak spotykasz Boga, a doświadczasz jakiejś formy śmierci, lęku, paraliżuje cię to, odbiera wolność, zamyka cię w sobie, no to nie jest Bóg prawdziwy. No to jest mocne, co mówisz, bo gdyby tak to przyłożyć jako taki wzór do wszystkich, że tak powiem w cudzysłowie, doświadczeń religijnych czy ideologii religijnych, nie wiem jak to nazwać, które funkcjonują w ramach kościoła w naszym kraju, no to gdzieniegdzie byłby hardcore. Tak, dużo lęku, tak. No na przykład ktoś mi mówił ostatnio, że słucha podcastów i po tych podcastach na werandzie zazwyczaj wychodzi taki pełny nadziei, zbudowany i tak dalej. A później mu coś wyskoczy na YouTubie, gdzie jest właśnie koniec świata, zbliża się, umrzecie, nawracajcie się, bo umrzecie. Tylko że to nawrócenie zazwyczaj jest związane właśnie z religijnymi różnymi obrządkami, rytuałami. Nie ma w tym za dużo słowa o miłości, o tym, żeby kochać innych, żeby służyć innym. No i ci ludzie mi mówią, co ja mam zrobić, bo nie wiem już, kto mówi prawdę. Czy wy mówicie prawdę, czy ta osoba mówi prawdę? Bywa tak, że doświadczenie spotkania z Bogiem jest nieprzyjemne, ale to wtedy, kiedy człowiek, jak bazując na regułach rozeznawania Ignacego, jeżeli człowiek idzie w kierunku zła, jeżeli idę od zła, od grzechu do większego grzechu, to wtedy Bóg będzie chciał mnie z tego obudzić. Ja nie mam kierunku na Boga, więc jak Bóg przychodzi, no to nie ma harmonii między mną a Nim. Jakby kropla spadała na skałę. I to jest, to wytrąca, to jest nieprzyjemne. Nie? Jak ktoś idzie zdradzać żonę i odzywają się w nim wyrzuty sumienia, no to najchętniej by je zagłuszył. A nieprzyjaciel wtedy będzie przyjemnie przychodził. Spokojnie, Bóg ci przebaczy, zobacz, to jest miłość prawdziwa. Wyspowiadasz się. Ale jeżeli masz ukierunkowanie na Boga i czasami ci się zdarzają upadki, no to Bóg nie będzie przychodził z lękiem, zawstydzaniem takim, że wiesz, że jesteś teraz zły i powinieneś, masz, twoja wartość jest, nie mogę na ciebie patrzeć, nie? I tak dalej. To na pewno Bóg nie będzie w taki sposób przychodził. Oczywiście jest też, po prostu doświadczamy w życiu lęku takiego normalnego. Jak są nowe sytuacje, no to normalne, że jest czymś zdrowym, jest odczuwać lęk. Lęk może być dla nas drogowskazem takim, gdzie jest rozwój w moim życiu. Nie? Tylko trzeba tam wejść i zobaczyć, co się za nim kryje. Ale taki w relacji z Bogiem, no to jest bardzo podejrzane i by mi się zapaliła lampeczka taka czerwona. Masz doświadczenie we wspólnocie charyzmatycznej,
to, co mówimy trochę, ja bardzo to wiążę z taką posługą charyzmatyczną, dlatego że często, jeżeli Bóg daje jakieś natchnienie, albo daje jakieś słowo dla kogoś, daje jakieś poznanie, że on chce coś zrobić, to ja mam tak, że zawsze we mnie się lęk pojawia. Lęk pod tytułem, no ale może to nie jest prawda. Może to jest ze mnie. Może no po prostu to nie wyda owoców. Nie? I zawsze nie jest to przyjemne dla mnie, no. A jednak to jest Boże, nie? Bo widzę, że kiedy wyjdę z tego swojego, nie chcę tu używać takiego frazesu, tylko wyjdę tu ze swojego przywiązania, komfortu. Tak, ze swojego przywiązania do takiego jakby bezpieczeństwa, nie wychylania się, to wtedy widzę, jak Bóg działa, nie? Mhm. I często w tej posłudze charyzmatami w kościele to ten lęk nam towarzyszy, ale my mamy go przezwyciężać. Nie? I Bóg nas dopinguje. Wyjdź, głoś z wiarą, nie bój się, mów to, co ci pokazuje. I czasami właśnie dla mnie są bliskie te doświadczenia proroków ze Starego Testamentu, że ja mówię, Boże, nie chcę już. Po prostu nie mam siły. A potem przychodzi ogień. No i nie da się nie powiedzieć, nie da się nie wyjść i po prostu nie zrobić tego, do czego on zachęca. Ale tak... Wczoraj miałem takie doświadczenie, bardzo proste, ale odwoziłem jedną osobę po rekolekcjach. Rzadko mam możliwość, no rzadko się przełamuję do modlitwy wstawienniczej ostatnio, nie żeby też ludzie byli z kontekstu. Jadąc samochodem, ona tam opowiada, ja kurczę, chciałbym się za nią pomodlić, żeby ją pobłogosławić i tak po prostu. I dojechaliśmy tam do nas, miała chwilę na przesiadkę. Mówię, dobra, jest okazja, żeby poprosić, ale teraz już nie. Teraz już jest lęk, teraz już jest zahamowanie. Ale przekroczyłem to, pomodliliśmy się naprawdę owocnie. Widziałem, że ja tego jeszcze bardziej potrzebowałem, żeby sobie przypomnieć, że Bóg chce przeze mnie mówić. No i był ten lęk, nie? Ale to jakby po prostu pokazuje kierunek rozwoju i pokazuje przywiązania do siebie, do wizerunku. Dla mnie to też jest piękne, choć nie chcę, żeby to była taka tarcza, że nieraz jak z kimś rozmawiam, z kimś się spotykam, to te osoby mi mówią, że jak z tobą gadam, to czuję pokój w sercu. I wiesz, oczywiście to może uderzać tam w pychę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie odpowiadam też, że to dlatego, że noszę jakiś tam przedmiot, nie, i dlatego go czujesz, no bo są takie odpowiedzi, nie, że czuję, jak z tobą rozmawiam, czuję pokój, a ty mówisz, bo mam kieszenie pełne soli egzorcyzmowanej, na przykład. Nie, takie są, niektórzy tak mówią. No ale o co mi chodzi, że to jest piękne, że jak się żyje z Bogiem, to ten pokój z nas się wylewa. I nawet bez modlitwy on może się wylewać, że ktoś patrzy i mówi, kim ty jesteś? Miałeś takie doświadczenia? Miałem jedno takie spektakularne, widowiskowe. Wow. Ja jestem po prostu człowiekiem też spokojnym, raczej łagodnym. Bóg, jak mnie prowadzi mnie, to odzyskuje we mnie siłę, nie? Uczy mnie stawiać granice, być też gniewliwym. To jest coś, co we mnie odzyskuje taką siłę. Ale mam naturalnie raczej łagodność, pokój, taką melancholię, co pomaga gdzieś tam w kontaktach, w towarzyszeniu jeden na jeden. Ale raz będąc na rekolekcjach w Kaliszu, u ojca Wojtka Nowaka, tam trzeciego dnia wybrałem się na spacer, idę sobie dróżką nad rzeczką i patrzę z daleka, dwóch typków jest. Jeden trzyma butelkę w ręku i tak się zamachuje i rzucił w końcu w krzaki. A tam było tak naświnione, nie ma gdzie przyjemnie pospacerować. Ja wtedy mówię, nie, po prostu nie odpuszczę. Jestem na rekolekcjach w milczeniu, w ciszy, ale podchodzę do nich i tak zagaduję, ale bardzo spokojnie, nie, że no, że widzę, że tutaj macie fajny czas. Nie szkoda wam tego tutaj terenu, że śmiecicie i tak dalej. Byłeś ubrany z koloratką? Czy Nie. Normalnie. Byłem tam w dresiku. Ale było dwóch gości. Mogli mnie naklepać, ale miałem sobie no, taką potrzebę, żeby się postawić. Mhm. Ale spokojnie. I ten drugi zaczął, no mówiłem ci, weź nie rzucaj tego, nie rób, nie. Tacy speszeni. I kolesie ze mną gadają. I jeden był podchmielony. I tak słucha mnie, słucha. Ty, jaki on jest spokojny. Skąd ty to masz? Jaki ty masz pokój w sobie, nie? W ogóle ty jesteś jakiś dziwny, nie? Jakiś inny, nie? Ale byłem namodliłem się, że tak powiem. Siedziałem w ciszy, modlitwa Jezusowa i czułem taką w sobie też harmonię. I no zbudowało mnie to, nie? Że człowiek podchmielony, ale on zauważył, że... I kilka razy w ciągu rozmowy wracał do tego, ty, ale on jest jakiś...
Więc jest coś na rzeczy. Mieliśmy dobrą rozmowę, chłopaki zaczęli się przyznawać, że no, bo ja kiedyś byłem ministrantem, coś ten, nie, bo, albo wyszło, że jestem na rekolekcjach, że jestem zakonnikiem. Więc no... Więc owoce widać było. Ale miałem z tego taką bekę, nie? Bo mówię, mogli mnie naklepać, a? A jednak. No właśnie najczęściej w takich sytuacjach codziennych, gdzie otwarcie się przyznajemy do Jezusa, to najbardziej, myślę, zaskakujące są te historie właśnie z takimi ludźmi, którzy wyglądają tak, jakby nie chcieli tego przyjąć. W sensie, że no, dwóch jakichś typów wali browary, tak? A się okazuje, że oni bardziej przyjmą to, co powiesz, niż na przykład dwie babcie, które wychodzą z kościoła. Ja mam takie doświadczenie, że podchodzę, kiedyś pamiętam, szedłem na ewangelizacji i widzę sześciu dresów, łyse banie, siedzą i to było w moim mieście. I mówię sobie, od razu ich skreśliłem, mówię, nie, oni nie przyjmą Ewangelii. Ale jeden z nich się do mnie odezwał, mówi, siema mordo. Ja mówię, o, znam cię, panowie. I zaczynamy gadać o Jezusie, nie? I półtorej godziny tam staliśmy i po prostu oni tak reagowali na to słowo, łapali się za głowę, mówili, tyle lat w kościele, tyle lat w szkole, katecheza, nigdy nikt mi nic tak nie powiedział, jak ty teraz. No i byłem w takim ciężkim szoku, nie? Że ktoś, kto nie wyglądał, przyjął. I to jest taki, no, takie zaskakujące. Ale wróćmy jeszcze do tego, do tej wspólnoty charyzmatycznej, duchowości wspólnoty charyzmatycznej. No bo tak, jesteś jezuitą, rekolekcje w ciszy, a jednocześnie wspólnota charyzmatyczna. Wiesz, niektórzy widzą to jako dwa odległe światy, tymczasem w tobie są pogodzone. Coraz bardziej, mam nadzieję. Ale no, jak tuż przed wstąpieniem byłem na takim... no kilku dniach spotkania charyzmatycznego organizowane przez Armię Dzieci z Lublina. Nie wiem, czy ty byłeś na ich uwielbieniu. Tak, tak. Ale takiej dzikości to, byłem. To ja jeszcze nie doświadczyłem, ale też no, bardzo mocno do mnie Bóg przemawiał wtedy, ale i dawał mi to odczuć też, nie? I w ciele, i przez słowa prorocze. I później ja wiedziałem, że za miesiąc wstępuję do zakonu. I myślałem sobie, kurczę, jak ja bez tego sobie dam radę? Bo myślałem, że jak wstępuję, no to tam już będę codziennie medytacja ignacjańska w ciszy i to może kiedyś tam, jak mnie poślą do asystowania w wspólnocie, to do tego wrócę. I wręcz taki byłem ostrożny, się bałem w zakonie, czy tam, żeby się nie wychylać, żeby się nie narażać na gdzieś jakieś wyśmianie, ale była otwartość. I stopniowo gdzieś trafiłem na jakąś lekturę, gdzie jeden z jezuitów pokazywał, że... czymś, że jak wspólnota charyzmatyczna się w zdrowy sposób rozwija, to ona w końcu też odnajduje potrzebę ciszy, potrzebę kontemplacji i to idzie tak naturalnie, że te dwa skrzydła się dopełniają, że to się nie wyklucza. I znajduje przestrzeń w ciszy, że czasami, nie wiem, na początku modlitwy modlę się językami, żeby no być w duchu, żeby sobie przyjąć tę Bożą inicjatywę i Jego obecność. Ale trwam w ciszy i uczę się stopniowo, jak to godzić, nie? Żeby wyjść z takiego myślenia, bo mamy metody modlitwy, mamy schematy, ale one są tylko środkiem, a nie są celem. I we wszystkim jest potrzebne no, słuchanie po prostu ducha. Słuchanie ducha. Myślę, że jak za długo tylko trwam w modlitwie w ciszy, to też widzę, że coś tam we mnie troszeczkę umiera i potrzebuje pójść chociaż raz na uwielbienie, albo się w pokoju pomodlić na głos, poszukać takiej spontaniczności. To jest taka droga. Wcześniej byłem trochę do schematów przywiązany, a teraz stopniowo staram się po prostu na bieżąco słuchać. Czyli tak, że w modlitwie Bóg nas prowadzi, w sensie prowadzi nas w sposobach, nie? Modlitwy. Że ja miałem na przykład takie okresy, że tylko uwielbienie, a potem w ogóle prawie. Bo wtedy potrzebowałem ciszy, że czułem, że jestem tak już, nie wiem, przebodźcowany, czy jak to nazwać, ale po prostu potrzebowałem ciszy, nie? I te sezony się zmieniały. I to jest okej, że się sezony zmieniają. Tak, czasami miałem takie okresy intensywnej pracy i przychodziłem na modlitwę, żeby odpocząć. Nie? I wtedy taka modlitwa odpoczynku, odpuszczenia, czy tam prosta modlitwa Jezusowa, żeby zdjąć ten ciężar, bo na co dzień jesteśmy, musimy być skuteczni, musimy być konkretni i można to przenieść na modlitwę. I tam widziałem, że doświadczam jakby takiego zdrowienia przez prostą modlitwę odpoczywania.
No, jeśli chodzi o to godzenie wspólnoty charyzmatycznej z rekolekcjami ignacjańskimi, no to w naszej wspólnocie, ja nie chcę się chwalić, tak? Ale się pochwalę. Ale pochwalę się wspólnotą, że większość osób, które w jakikolwiek sposób posługują, no to właśnie posługa we wspólnocie, a rekolekcje oprócz tych naszych wyjazdów wspólnotowych, które trochę mają inny charakter, bo to są takie formacyjno-wypoczynkowe, to sami się formują właśnie w ramach rekolekcji ignacjańskich, nie? Że to jest praktycznie u nas jakby odgórny taki zachęta odgórna, nie przykaz czy coś, bo to jest po prostu zachęta, że lider jeździ, ci jeżdżą, tamci jeżdżą, więc wszyscy inni też jeżdżą i widzą, jak Bóg w tym działa i no łączymy to i to jest super. No też rekolekcje, myślę, że bardzo dużo dają wspólnotom charyzmatycznym w temacie rozeznawania. Jednak w ciszy jest pewna intensywność większa. Jakby widzisz pod mikroskopem te poruszenia w duszy. I sam Ignacy, jak był na swoich, powiedzmy, rekolekcjach, ten rok w odosobnieniu na początku nawrócenia, to on mówił, że czuł, że Bóg go traktuje jak mistrz ucznia, czuł się jak w szkole, że on ma się nauczyć pewnych praw życia, jak pewnego, w jaki sposób mówi Bóg, w jaki sposób działa nieprzyjaciel. I no, jak ktoś chce się posługiwać charyzmatycznie, to tych pokus nie brakuje, nie? I trzeba rozeznawać koniecznie. No najgorsze dla mnie jest to, jak właśnie wpadamy w takie coś, że robimy coś, żeby być zauważonym, pochwalonym, poklepanym po plecach. Tymczasem to, co mówiłeś o tym spojrzeniu ojca, nie? To jest najważniejsze, żeby żyć w tym przekonaniu i w tym objawieniu, w tej wierze, w tej pewności, że żyjemy w spojrzeniu miłującego Boga i to jest najważniejsze. Wtedy nie ma rywalizacji we wspólnotach, nie, zazdrości, że ten ma taki dar, ten ma inny. Ostatnio coś takiego też przeczytałem, ale odkrywam u siebie. Jest coś takiego jak powołanie osobiste. Powołanie osobiste to jest taki szczególny jakby sposób, w jaki ty doświadczasz Boga. Ale też szczególny sposób jakby poznanie jakiejś szczególnej cząstki Jego serca. Każdy ma, tak się mówi, że każdy ksiądz ma jedno kazanie, takie, które się przewija. No bo to jest jakiś mój szczególny sposób, w jaki Bóg mnie dotyka, uczy mnie. I to jest też później szczególny sposób, w jaki ja odzwierciedlam Jego w świecie. I jak ja odkrywam, to może być nawet bardzo proste słowo, ale jak ja jestem na modlitwie i wiem, że Bóg mówi do mnie, nie dość, że mówi do mnie, to jeszcze to jest ten szczególny sposób, który tylko do mnie pasuje, to ja mogę być w każdym powołaniu. Nawet najprostszym, bo wiem, że ja to będę robił w wyjątkowy sposób, bo jestem w wyjątkowej relacji, nie? I mogę zamiatać ulicę, nie? Ale zamiatał w wyjątkowy sposób. Tylko do tego trzeba być człowiekiem modlitwy i jakby praktykować te... wiadomo, że doświadczenie jest łaską, nie da się go wyprodukować, ale to gdzieś się w nas osadza. Kiedyś takie słowa przeczytałem, nikt nie może sprawić, żebyś poczuł się gorszy, jeżeli mu na to nie pozwolisz. No i to jest, myślę, ta kwestia tożsamości, nie? Że kiedy jesteśmy synami, możemy wszystko zrobić. I nam to w żaden sposób nie urąga. W sensie nie mówię tu o grzechu. Mówię tak. Tu o tych naszych codziennych, tym codziennym sianku, że tak powiem. Znasz kucę z Bronxu? Tak. Codzienne sianko. No to się liczy, tak? Codzienne sianko. Czyli to, co codziennie robię. Cokolwiek to jest. Jeżeli ja jestem synem, mam to objawienie, siedzę na tym, w moim sercu siedzę na tronie syna, no to wtedy mogę zrobić wszystko. I mi to nie urąga, mnie to nie niweczy, mnie to nie umniejsza, bo wiem, że jestem synem króla, a ten król przyszedł dać wzór jako sługa. I nie chodzi o to, co robię, ale kim jestem. Jak się spojrzy na Jezusa, to szczyt jego misji nie był, on był tam wtedy bezużyteczny na krzyżu, jak wisiał. Tam się mógł na maksa objawić to, kim jest. Bo po ludzku on już nic nie znaczył. No, to też jest taki no może być inspiracja, że nawet jak się czuję czasami bezużyteczny, ale pytanie, kim jesteś? Kim jesteś? Z jakiego miejsca przeżywasz siebie, te wszystkie swoje zmagania, to, co jest twoim życiem? No dla mnie trochę to się przewijało dzisiaj w tej rozmowie. Jezus
przyszedł, będę teraz kontrowersyjny, Jezus przyszedł zawieść oczekiwania współczesnych mu ludzi. No nie jest tak? No. Faryzeusze czego chcieli? Saduceusze czego chcieli? Czego w ogóle naród żydowski wtedy chciał? Mesjasza militarnego, który zwycięży politycznie, który rozgromi nieprzyjaciół, pozabija ich. Jego rodzina nawet chciała w cudzysłowie świętego spokoju, tak? A tu nagle on chodzi i uzdrawia. No zawodził co chwilę oczekiwania ludzi. A wypełnił wolę Boga. I myślisz, że tak też jest z tobą trochę? Może zawiodłeś swoje oczekiwania, może zawiodłeś oczekiwania, wiesz, te, które zostały ci wtłoczone, idąc tą drogą, którą poszedłeś. Trochę tak widzę to w tej twojej historii, nie? Byłem kwestionowany, idąc do zakonu. Nie wśród moich najbliższych, nie w rodzinie. Tu miałem i mam bardzo duże wsparcie i za to jestem wdzięczny, bo wiem, jak może być ciężko współbraciom, którzy takiego wsparcia nie mają. Ale słyszałem nieraz, że zmarnowałeś wykształcenie. Mógłbyś więcej zrobić, jeżeli tak kochasz Boga i chcesz coś robić konkretnego, to mógłbyś zarabiać gruby hajs i dawać na biednych, nie? Pieniądze to nie wszystko. To w ogóle taki przystojny chłopak, szkoda, nie? Tak. I tak. No, słyszałem nieraz, że po ludzku to jest słabe. I co? 11 lat? Zanim cię wyświęcą, to po prostu to inni już od 5 lat przecież są księżmi, jak gdybyś ty wstępował, kiedy oni do seminarium. No po co tak długo? Ale no, też miałem takie zmaganie, no, że ile będę czekał, że już nie będę zdolny do pracowania z młodymi, jak będę, nie wiem, wyświęcony przy 40. Ale jak stopniowo Bóg mi pokazywał drogę i że chodzi o tu i teraz, że teraz jest moje powołanie, nie jak mnie wyświęcą. Już, dziś, jak się budzę rano, jak no, każdy moment jest moim powołaniem, doświadczeniem, że jestem kochany i mogę kochać. I tego mi nikt nie zabierze. Co to jest prostota w codzienności? Tak praktycznie, jakbyś mógł powiedzieć. Prostota w przyjmowaniu, nie wiem, czy to zabrzmi tak wysoko bardzo, woli Bożej. Tak, prostota w przyjmowaniu woli Bożej. To tak magicznie trochę brzmi. W sensie jest to pewien taki termin, w ogóle wola Boża, to jest taki termin, który jest trochę owiany taką mgiełką w Kościele. No, to jest termin ryzykowny. Ale taka prostota, nie wiem, czy w przyjmowaniu woli Bożej, ale prostota w duchowości takiej codziennej, no dla mnie się objawia przede wszystkim na taką zgodę na to, co jest. Zgoda na to, co przynosi rzeczywistość. Jeżeli to jest taki pierwszy moment. Jeżeli dziś wstaję, no i czuję się źle, bo fizycznie czuję się źle, bo jest inna pogoda i to na mnie tak wpływa, to nie będę teraz się szamotał i szarpał ze sobą, że powinienem móc lepiej właśnie pracować itp., tylko na początek się zgodzę po prostu na tę moją kondycję i wtedy mogę wejść w modlitwę, mogę to oddać Bogu i może przyjdzie jakaś przemiana, ale nie musi. No więc prostota byłaby taką zdrową w Bogu zgodą na to, co jest. I na to, i żeby móc się zgodzić na to, co jest, no to w tej prostocie jest uważność na Boga, który towarzyszy. Nie? Bóg, który przede wszystkim daje mi bezpieczeństwo nie przez to, że mnie chroni przed wszelkim złem, że jest takim nadgorliwym rodzicem, że co chwilę są cuda, tylko Bóg, który jest obecny, współodczuwający w tym wszystkim, co jest moją codziennością. I to jest bardzo proste i tego można nie zauważyć. Nie wiem, jak spojrzysz na przykład na Ewangelię Jana, jak Maria Magdalena płacze po śmierci Jezusa. Próbują tam z nią zagadywać aniołowie, później Jezus, ona jest jak w amoku. Nie widzi nic, co się dzieje. Tylko dajcie mi ciało, chcę wrócić do starego. Nie? Ja to ciało z powrotem rzucę do trumny, niech będzie jak było. Nie? Byle tak. Byle znane. I wtedy Jezus mówi, Mario. Ja myślę, że to jest właśnie to powołanie osobiste, że jest taki sposób, w jaki on wypowiada jej imię, jak nikt inny tego nie robi. I to ją obudziło. I nic się na zewnątrz nie zmieniło, a dla niej się zmieniło wszystko. Nie, jej wnętrze się przemieniło i ta prostota, że już widzę, gdzie jest Bóg. No i Ignacy miał takiego hopla na tym, żeby szukać i znajdować Boga we wszystkim. Żeby każdą czynność, każdą pracę zaczynać od chwili uwagi, że
że robię to z Bogiem. Żeby być człowiekiem świadomym. Tak. No i był człowiekiem misji, człowiekiem posłanym. Bardzo był zapatrzony w Jezusa, szczególnie z Ewangelii Jana, który cały czas mówił o tym, że nie pełni swojej woli, ale wolę Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Cały czas o Ojcu nawijał. Kto mnie słucha, słucha Ojca. Ojciec. Jest Jezus człowiek misji, człowiek posłuszeństwa do końca, w miłości. Ignacy też w każdej chwili szukał. I dla niego ten ślub posłuszeństwa stał się takim najważniejszym odzwierciedleniem miłości Jezusa do Ojca. Czyli tak mogę z tego wywnioskować, co mówisz, że posłuszeństwo więcej warte jest niż nawet największe wysiłki. No, ja pamiętam, chyba ty się kiedyś zachwycałeś cytatem, też chyba z Ignacego, że posłuszeństwo, a nie, że zaprzeć się siebie czasem więcej tak, znaczy niż wskrzeszyć tak. Umarłych. No, tak. No, to ja to cały czas widzę w relacji, nie? Z moją żoną, ale też z innymi, że po prostu jak ja się czuję, kiedy ktoś zrobi to, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, a jak ja się czuję, kiedy ktoś zrobi coś, czego ja nie potrzebuję, czego nie chcę, ale on przychodzi i mówi, zobacz, ile zrobiłem dla ciebie. A ty mówisz, ale ja tego nie chciałem. Więc może to brutalne, ale to bez wartości jest dla mnie wtedy. No bo ja tego nie chciałem. I tak często to odwołuję właśnie do ojca, że no myślę, że ten syn w przypowieści o ojcu miłosiernym miał takie nastawienie, ten, który został, nie? Że zobacz, ile ja dla ciebie robię. A on mówi, no tak, ale ty jesteś ze mną, jesteś mój. Więc nie patrzę na wysiłki, tylko patrzę na to, kim jesteś. No zresztą. Choć wysiłki są przejawem, nie? One mogą dowieść tego, wydoskonalić mnie w miłości, ale to nie będzie zamiast. Tak. To wtedy, no, ten syn, on jest tragiczną postacią, tragiczną. On chce dobrze, robi co w jego mocy, ale nie potrafi bliskości. Nie. Tylko jest ta relacja, on jest w takiej relacji handlowej, on nie chciał nawet tej uczty, tylko chciał zapłaty. Nie. Ja robię to, co do mnie należy, a ty mi nie zapłaciłeś. A jemu, on nie robi, co do niego należy, a jemu zapłaciłeś. No, ale to jest bezpieczne. Ta relacja taka... Coś za coś jest bezpieczna. To bliskość jest niebezpieczna. Ryzyko. Ale koniec końców, myślę, jest toksyczna. W sensie, że tak. Jak w tym wzrastamy, to w końcu nas to pożre. No to odcina nas od samych siebie, od prawdy. No. Myślisz, że twoim osobistym powołaniem, częścią tego osobistego powołania jest łagodne głoszenie Ewangelii w mediach społecznościowych? Coś w tym jest. Coś w tym jest. Wiesz co, szczególnie chyba Instagram jakoś tak, jak go oswoiłem, to zauważyłem, że on umożliwia skracanie dystansu i bycie autentycznym. Wiele osób wykorzystuje Instagram, żeby kreować. Ja też wiadomo, coś tam kreuję w Instagramie, ale bardzo szukam autentyczności. Jak zaczynam aktorzyć za mocno, albo być tak, że tak powiem, tam na robocie, to mi się zapala lampeczka, nie? Żeby szukać takiego prostego głoszenia, żeby też ludziom pokazywać trochę inny obraz Boga, duchowości. Nie przez pouczanie, ale najpierw odkrycie, że już nawet jak oni nie wiedzą, to Bóg się trudzi w ich życiu. Żeby pomóc człowiekowi odkryć dobro w nim samym, a nie narzucać na niego jakieś wymagania, których on nie jest w stanie w danym momencie udźwignąć. I piszą do mnie często ludzie, tacy właśnie na granicy. Ktoś jest w związku niesakramentalnym. Osoby homoseksualne, zdarza się, że które chcą się odnaleźć w kościele i się odzywają. Czyli można pisać do ciebie. No jak pisać można, ale różnie jest ze znalezieniem siły na odpowiedzi. Ale jak widzę, że rzeczywiście jest ktoś tak... No to bardzo ożywia moje serce. Jak ktoś na przykład pisze, wiesz co, ja nie wierzę w Boga, jestem poza kościołem, ale lubię ciebie słuchać. Coś widzę, że coś to we mnie robi, coś we mnie nie zmienia. To czuję, że tak, że to o to chodzi. Jest oczywiście i powołanie do takiego bardziej zdecydowanego, mocniejszego głoszenia. I są środowiska, które są w stanie to przyjąć, ale ja gdzieś w mediach, na Instagramie staram się. Czy tak mi to przychodzi naturalnie? Można powiedzieć, że to jest bezpieczne też, ale myślę, że też i adekwatne do kontekstu.
Wiesz co, już zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam mi wraca cały czas, bo mówiłeś o tym, że byłeś w tym związku niesakramentalnym, chodziłeś do spowiedzi. To no. Pewnie masz doświadczenie tego, że ksiądz ci chciał, no, odmówił rozgrzeszenia. Na zawsze spowiedź związała się ze strachem. Ja nie wiedziałem, czy mogę do komunii, czy nie. Powiedziałem, że no, z jednej strony mam przywiązanie do grzechu, do poważnego grzechu, ale z drugiej no też się z tym zmagam, że widzę, że to nie jest tak, że to mnie nie kosztuje, że ja nie chciałbym zmiany, że nie uznaję Bożych przykazań. Ale kiedyś usłyszałem od jednego księdza, spowiadam, zawsze chodziłem do innego, też żeby jakoś, i to była loteria. I jeden ksiądz mnie wysłuchał i mówi, chłopie, ja ci nie powinienem dać rozgrzeszenia. I ja po prostu, wiesz, zadrżałem. Pobożny chłopak z mojej miejscowości, ministrant od kilkunastu lat, i ksiądz mi mówi na spowiedzi, że mi nie da rozgrzeszenia. To było dla mnie, jak mnie ktoś młotkiem uderzył. I on coś tam mówił dalej, pouczenie, ale ja byłem, wiesz, zamroczony. Mm. Tylko na koniec wydobyłem z siebie, to ksiądz naprawdę mi nie udzieli rozgrzeszenia? I on wtedy mówi, no słuchaj, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja nawet mogę ci udzielić tego rozgrzeszenia. Co więcej, udzielę ci tego rozgrzeszenia, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I to był też motyw do szukania zmiany, do szukania więcej. To było takie twarde skonfrontowanie mnie, ale w miłości. W miłości. Nie byłem odrzucony. To było ważne dla mnie. I to spowodowało, że zacząłeś głębiej szukać. Tak, tak. Byłem utwierdzony w tym kierunku, że potrzebuję zmiany, że to nie są, żeby nie robić sobie jaj po prostu z wiary. Być konsekwentnym. Konsekwentnym, tak. Często, już się zbliżamy do końca, ale często mówiłeś, że młodzi ludzie, Szkoła Kontaktu z Bogiem to jest inicjatywa dla młodych, tak? No przyjęliśmy sobie taki próg do 26 roku życia, bo też starsi myślę, że śmiało mogą iść po prostu do domów rekolekcyjnych, które prowadzą jezuici na fundament ćwiczeń duchowych, a tutaj od 16 do 26, no to jest taka już fajna grupa, mają coś wspólnego ze sobą. Już tak no dają radę wytrzymać w ciszy. Także młodzi, słyszycie, jak potrzebujecie i jeszcze może nigdy nie byliście na takich rekolekcjach w ciszy, to polecamy z całego serca. Śmiało. Naprawdę nie znajdziecie tam... W ciszy możecie odkryć siebie. Nie bójcie się tego, co tam znajdziecie, bo jeżeli coś tam znajdziecie, to znaczy, że to tam jest. Nie ma co uciekać, tylko to wydobyć przed Bogiem i dać się ukochać. A w ciszy lepiej słychać po prostu. Jest większa wrażliwość na poruszenia. To jest środowisko naturalne dla wiary. Można sobie pozwolić też jakby zdjąć z siebie ciężar spojrzeń innych ludzi. Bo na co dzień dużo ludzi na nas patrzy i jesteśmy jacyś, a Jezus mówi, wejdź do izdebki i tam nikt na ciebie nie patrzy. I zobacz, kim jesteś. I w miejscu prawdy spotkasz Boga. Amen. Czy masz jeszcze jakieś przesłanie? Czy wykorzystajesz notatki, czy nie? Nie? No wiesz co, ty jesteś tak dobrym prowadzącym rozmowę, że tu notatki były zbędne. Ale może jest coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, co byś chciał udzielić nam? Wiesz co, to jedyne, do czego bym chciał zachęcić, zaprosić, no to no do autentyczności, ogromnej autentyczności. Nie kopiujcie powołań innych ludzi, zrzućcie z siebie ciężar jakiejś takiej chorej powinności. Ja kiedyś czytałem o świętych jezuickich i mnie to... Boże, nie dam rady, to jest za dużo. I w końcu zobaczyłem, że to jest pokusa szatana, żebym ja chciał być, naśladować innych. Mówię, nie będę żadnym świętym Gonzagą, nie będę jakimś tam innym. Mówię, Boże, chcę mojej małej świętości, nie? Ja chcę, choćby była najmniejsza, to niech będzie moja, nie? Moja prawdziwa, malutka świętość. I dla każdego z was jest coś takiego. Szukajcie tego, bo Bóg chce wam no, pokazać, jak ty jesteście w jego oczach. No, masz być sobą, jak nie będziesz sobą, to kto będzie tobą w Bogu? Tak uzupełniam to, bo to jest taki szlagier gdzieś tam z Paulo Coelho, nie? Że masz być sobą. Jak nie będziesz sobą, właśnie, to jest tak proste, że aż możemy z tego zrobić truizm. No. Ale to we spojrzeniu Boga, w jego oczach mogę odkryć, kim jestem. Tak. Sam ze sobą to czasami mogę się
No ale sobą w nim, nie? Że możemy być sobą w nim. To jest, myślę, że w naszych środowiskach kościelnych, około wspólnotowych, to jest trudne do przyjęcia, że ten jest inny niż ja, a on powinien być taki, jak ja sobie wyobraziłem. Charyzmatyka, jezuitę, człowieka, który się formuje w duchowości ignacjańskiej, oni mają być tacy, jak ja myślę, że mają być, a nie tacy, jacy są. Nie jest tak trochę, że tak oceniamy? No, tak, ja, dla mnie takim też miejscem pracy obecnie wewnętrzne jest uznawanie ludzi, którzy ewangelizują w innym stylu niż ja, ale i widzę tam niedoskonałości. Widzę, że tam jest dużo słabości, ale czy w mojej ewangelizacji nie ma słabości? Tylko potrzebujemy się wspólnie i uznać, że Bóg może przez tego drugiego inaczej działać. Mm. I nie gniewa się od razu, jak Piotra, nie? Powołuje takiego, który jest w danym momencie i w drodze on się wydoskonala i musiał się poturbować, żeby w końcu zdać się na Boga. Amen. Dziękujemy za to wszystko. Dzięki, że przyjechałeś na werandę, że pogadaliśmy. Dzięki, Krzychu, za zaproszenie. No i co? No, gdzieś będziemy się pewnie widzieli, bo jesteśmy w kościele i się przenikają te wszystkie... Jedna rzecz mi się przypomniała. Tak. Jeżeli szukacie takiej prostej duchowości w codzienności, to współprowadzę taką stronę Godfulness Jezuici. I tam też pokazujemy duchowość bardzo prostą, bliską życiu. W opisie filmu macie linki i do Godfulness, i do profilu na Instagramie Krzycha Jezuity, czyli Krzysztofa Dziękowskiego SJ. Dobrze, że nie SSJ. Ale są też takie. To twoje lata też, SSJ? W sensie, wiesz co to jest, czy nie? Dragon Ball. Ominęło mnie to, wiesz? Czułem się wykluczony z grona tutaj rówieśników, bo nie miałem dostępu do Ja też nie miałem, ale znałem ten temat, tam u kolegów przesiadywałem i oglądałem u nich, ale nie tak dużo jak inni. No, ale fajnie, dzięki, że byłeś. I także wam dziękujemy i prosimy was o komentarze, lajki, obserwacje tutaj, tak jak wam wspomniałem, linki są, zachęcam do tego, żeby obserwować. Ja też obserwuję Krzycha i czytam, słucham tego, co wrzuca i się tym karmię. I do tego też dziękujemy wszystkim patronom, patronkom na Patronajcie Fundacji Soul in Sky, darczyńcom Fundacji Soul in Sky i Fundacji Służąc Życiu za to, że nam pomaga realizować ten program, ten podcast, a także firmie Hope, że zrobiła piękną koszulkę, on wraca prowadzącemu i na werandzie macie minus 10% oraz promocję. Wszystko jest w opisie filmu i też wrzucimy wam jakąś fajną książkę, którą można sobie kupić z wydawnictwa RTZK, także jak chcecie, to zobaczcie sobie i w ten sposób także nas wesprzecie. I dziękujemy również panu Łukaszowi za to, że nas gości tutaj w tym studiu. Wszystkiego dobrego, Krzychu, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie podcast. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.